Onyszczuk, Piłka Podkarpacka. Dzisiaj wybrałem się na mecz do Jasła, gdzie drużyna Czarni Jasło zagrała z drużyną Lechią Sędziszów Małopolski. Mecz zakończył się wynikiem 4-2 dla gospodarzy, a moim gościem jest bramkarz i jednocześnie kapitan. Proszę się przedstawić. Witam serdecznie, Łukasz Świczak. Jak pan podsumuje ten dzisiejszy mecz? No powiem szczerze, że bardzo dziwny mecz. Z tego względu, że można powiedzieć, prowadziliśmy grę, mieliśmy sytuacje swoje, a przegrywamy 4-2. Także no, ciężko coś powiedzieć po takim meczu, bo popełniliśmy kardynalne błędy, można powiedzieć. Na 3-0 nie wybiliśmy piłki, gdzie nasz zawodnik leżał. Drużyna Czarnych, można powiedzieć, przejęła tą piłkę, zagrała na drugą stronę. W sytuacji sama na samą drużyna 3-0, na 4-0. Mamy piłkę przy nodze, kolega zostawia zespołu na piłkę autową. Napastnik wyprzedza go, fauluje, jest rzut karny dla Czarnych. 4-0 przegrywamy i gonimy wynik. Tak naprawdę gramy jeszcze w 11-10, po czym nie wcześniej kolega z drużyny Czarnych dostał czerwoną kartkę. No i chcieliśmy bramkę na 4-1, 4-2. W końcówce też taka dość kontrowersyjna decyzja z rzutem karnym na 4-3. Wydaje mi się, że mój brat napastnik był faulowany, bo bramkarz wpadł w niego. Aczkolwiek no, ja stałem dość daleko, więc mogę też się mylić. Natomiast sytuacja miała miejsce poza piątką, więc no, sędzia mówi w meczu, że sobie to obejrzy na spokojnie i podejmie decyzję. No ale to nie zmienia faktu, że no, zagraliśmy, można powiedzieć, dobry mecz, a przegraliśmy go, o tak powiem szczerze, bo naprawdę no, w pierwszej połowie mamy sytuację na 1-1, sam na sam setkę, później druga sytuacja z drugiej strony, no i dostajemy w końcówce też po naszym błędzie na 2-0 do szatni, także no, ciężko to się takim meczu powiedzieć tak naprawdę. No dokładnie, zwłaszcza, że w ogóle rozpoczęty mecz i druga minuta już strata gola, później mieliście sporo sytuacji, no gospodarze dzisiaj wykazali się dużą skutecznością, trzeba przyznać. No, dokładnie, 4 strzały na bramkę i 4 bramki. Można powiedzieć, że żadnego strzału nie odbiłem, więc no, ja jestem rozliczany z bramek. Także, no, ale mogę szczerze powiedzieć, że przy pierwszej bramce może się troszkę za bardzo wybiegłem do przodu, mogłem tę sytuację troszeczkę skontrolować. Natomiast przy tych trzech bramkach myślę, że nic nie miałem do powiedzenia. No, ale no, takie mecze się zdarzają i nic. Mamy mecz teraz kolejny w środę z Izidorem Bogufała. Musimy się teraz sprężyć i u siebie zapunktować, bo no, liga się powoli rozkręca na dobre i, no, i musimy szukać punktów. W takim razie dziękuję za rozmowę i do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Drugim gościem jest Wojciech Kiełtyka, zawodnik drużyny Czarni Jasło. Witam serdecznie. Jak podsumujesz ten dzisiejszy mecz? No na pewno ciężki mecz, ciężko nam się grało. Cieszą się punkty oczywiście i jedziemy dalej na pewno. Mhm. No szybko bramka strzelona przez ciebie. Później jednak drużyna gości przycisnęła, były swoje sytuacje, ale to wy dzisiaj no, dużą skutecznością się wykazaliście. Na pewno ciężko się gra Beniaminkowi jeszcze tak w czwartej lidze, bo wiadomo, trzeba konstruować sytuację, trzeba swoje zdrowie zostawić i powalczyć troszkę w tej czwartej lidze na pewno. Wiadomo, punktów potrzebujecie, teraz 3 punkty, ale część kibiców jeszcze zadaje sobie pytanie, bo tak, potrafiliście u siebie wygrać z drużyną Gogowo 3-0, tak, z tego co pamiętam, no a później pojechaliście do Prychnika i przegrana. Z czego to wynikało? No to pokazuje trochę brak stabilności jeszcze w grze na pewno. Mhm. Na pewno to też pokazuje, że gramy u siebie lepiej i tego się będziemy trzymać też. Trzeba punktować tam gdzie można i gdzie rywal po prostu pozwala. No w następnej kolejce zagracie już w środę, liga się rozpędza z Partyzanem Targowiska. Jaki to przeciwnik? Co o nim wiecie? No ciężko cokolwiek powiedzieć. Na pewno każdy mecz jest ciężki, przygotowujemy się do każdego meczu tak samo i będziemy szukać też 3 punktów na pewno. Mhm. A o co w tym sezonie gra Czarni Jasło? No na pewno utrzymanie, Beniaminek jak to zawsze, jak to walczy, to wiadomo, że utrzymanie tylko. Mhm. Jeszcze warto dodać, że w tym meczu strzeliłeś 2 bramki, więc forma dopisuje. No na pewno cieszę się, że mogłem pomóc jeszcze w drużynie, strzelając 2 bramki, jeszcze karnego wywalczyć, także no cieszę to na pewno. Mhm. Dziękuję za rozmowę, a wszystkich kibiców zapraszam na kanał YouTube Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Będziemy starać się relacjonować wypowiedzi pomeczowe czwartej ligi. Dziękuję.